Otóż, jak wielu młodych ludzi w dzisiejszych czasach, no szukałem e, jakiegoś sensu w swoim życiu. E, na, myślałem, że pomoże mi w tym no, jakiś rozwój i tak dalej. Więc, e, e, że tak powiem, uciekając e, z, z niewielkiej wioski, w której mieszkałem, do większego miasta, jakim była Łódź, e, podjąłem studia i chciałem się po prostu rozwijać. No, dla mnie to była duża zmiana, no bo yy, yy, różnica była nieporównywalna. Yy, no, ale ja, tak jak większość studentów, yy, no, oprócz nauki jest jeszcze imprezowanie i w ogóle wiele innych zajęć. Yy, no, dla mnie ta zmiana była na tyle szybka, na tyle taka yy, intensywna. Że no, po prostu się pogubiłem trochę. Tego imprezowania może było trochę za dużo, trochę za dużo takiego szukania w czymś, co tak naprawdę mnie do niczego nie prowadziło. No i pojawiły się po prostu też różne problemy. No, zacząłem szukać. Ale zanim zacząłem szukać, musiałem naprawdę nisko upaść. No nie będę wymieniał teraz y, wszystkich rzeczy, jakie w życiu zrobiłem, których teraz żałuję. Ale takim punktem y, zwrotnym y, był taki mój szczególny upadek, a mianowicie y, y, trafienie na Izbę Wytrzeźwień w wieku 23 lat. Y, no kiedy po y, naprawdę y, ciężkiej imprezie, Obudziłem się następnego dnia hmm, na jakimś materacu w niewielkim pomieszczeniu z kratami w oknach, z drzwiami bez klamki z dziurą w podłodze. No naprawdę bardzo mocno mnie to uderzyło. Hmm, zacząłem się zastanawiać, co ja robię? No człowieku, jesteś młody, jeszcze całe życie przed tobą, a ty sobie je po prostu niszczysz. No i postanowiłem, że no coś trzeba zrobić, no wychodzę stąd i zmieniam swoje życie. Yy, no po paru godzinach yy, wyszedłem. No nie było łatwo, no bo co tu zrobić, tak w ciągu kilku godzin, czy kilku dni, no to się tak po prostu nie da. Yy, następnego dnia pojechałem do Częstochowy. <laughs> Nic innego mi nie przyszło do głowy, po prostu coś mnie tam ciągnęło. Pojechałem do Częstochowy, pojechałem na tą górę. I tam spędziłem trzy dni. Przez trzy dni się y, praktycznie cały czas modliłem przed obrazem. No i y, po tych trzech dniach y, podjąłem decyzję, że y, kończę ze swoim imprezowaniem i już więcej nie piję. Y, no i wróciłem do łodzi. Y, no, w sumie na początku mi się wydawało, że no, niby nic się nie zmieniło, ale jednak. Było inaczej. Wszystko się zaczynało układać ym, y, powoli, bardzo, y, bardzo powoli, ale ym, do czegoś zacząłem dążyć, zacząłem bardziej szukać. Zacząłem szukać y, tego, co kiedyś próbowali we mnie zaszczepić y, rodzice, zwłaszcza mama, a mianowicie y, jakąś relację z Panem Bogiem. No tak, y, jak to wielu młodych ludzi. No moja wiara była bardzo um, um, płytka, bardzo płytka, ograniczała się do e, wyjść do kościoła w niedzielę i to też nie zawsze. Um, no modlitwa to już naprawdę jak mi się e, e, chciało. Um, no ale to poszukiwanie było coraz, coraz bardziej takie e, głębokie. No i e, naprawdę dużo się zmieniło podjąłem kilka inicjatyw, takich no charytatywnych trochę, no i moje życie naprawdę się zaczęło zmieniać. No i chciałem też za to wszystko podziękować. Marii i wróciłem na jasną górę 15 sierpnia, Wie jej święto. No i to był naprawdę bardzo fajny dzień. Ale wracając. Kiedy poszedłem na dworzec, no coś tak mm, e, mnie e, ciągnęło na nasze polskie morze. Pojechałem na Hel e, i tam spotkałem pewnego księdza zupełnie przypadkiem, <gry> który e, m, no bardzo dużo mi wyjaśnił. Bardzo dużo często rozmawialiśmy i spotykaliśmy się przez kilka dni. E, zupełnie przypadkiem. E, dużo rozmawialiśmy. Bardzo, bardzo mi pomógł. Tak to powinienem jeszcze wspomnieć, że ja tam pojechałem praktycznie bez pieniędzy, bez niczego, z, praktycznie z pustym plecakiem, a ja tylko Pismo Święte. <grym> um, albo aż Pismo Święte, które mi naprawdę pomogło. Um. Tam znalazłem, na miejscu znalazłem pracę, znalazłem nocleg <grym> jakoś tam się wszystko zaczęło powoli układać. No i um, kiedy dostałem odpowiedź taką poniekąd Hmm. postanowiłem wrócić wróciłem do Łodzi yy, no ale jeszcze podczas podróży do Łodzi tak się zwróciło we mnie pragnienie, że ja nigdy w życiu nie byłem na pielgrzymce a już niedługo stąd z Łodzi wyrusza pielgrzymka, bo gdzieś tam usłyszałem w międzyczasie no i przyjechałem do Łodzi i dosłownie prosto z dworca yy, pobiegłem yy, do kościoła, w którym były, trwały zapisy no i okazało się, że jestem ostatnim z tych, którzy się zapisują Mm. No i tak, czy miałem sporo szczęścia, bo już lista miała być zamykana. No ale się dowiedziałem też na miejscu, że yy, no, są potrzebne wpisowe pieniądze jakieś. Yy, no a ja, że tak, wtedy pojechałem bez pieniędzy. No i to co zarobiłem, to praktycznie wydałem na bieżąco i na powrót yy, do łodzi. No ale... Yy, Właśnie ten ksiądz, którego spotkałem, pożyczył, pożyczył mi właśnie 50 zł na. Tak po prostu. Powiedział, że może mi się przydać. No i przydało się, bo akurat tyle potrzebne było, żeby się wpisać na listę. Poszedłem na pielgrzymkę, która no bardzo mnie poruszyła. Ci wszyscy ludzie, którzy tak po prostu szli z taką radością. W jedno miejsce w ciągłej nieustannej modlitwie, w takiej dobroci, w takim wspieraniu się wzajemnym, to mi tak poruszyło. Tam na miejscu też w Częstochowie udzielałem wywiadu w telewizji na żywo, to już w ogóle był dla mnie taki przełom. Bo ja się musiałem naprawdę bardzo przełamać, bo przez całe życie byłem człowiekiem bardzo zamkniętym. I podczas drogi, na podczas drogi w trakcie pielgrzymki. Yy, usłyszałem po raz pierwszy o Szkole Dzieci Światłości. Jeden właśnie z absolwentów opowiadał, jak wygląda właśnie to życie. No i yy, pomimo właśnie tych wszystkich wypowiedzi, bo było ich wiele, różnych ludzi yy, o swoich doświadczeniach właśnie z Kościołem, yy, to mnie tak, nie wiem, czemu poruszyło tak bardziej. Yy, no i kiedy wróciłem do Łodzi, yy, zetknąłem się właśnie... Yy, z tą nazwą dzieci światłości, jeszcze kilka razy, tak zupełnie przypadkiem, w różnych miejscach. No i tak nie wiem, czemu to mi tak nie dawało spokoju, tak zacząłem się bardziej interesować tym. No i któregoś dnia po prostu dostałem też numer telefonu tam do szkoły. Postanowiłem zadzwonić, przyszedłem, zobaczyłem, jak to wygląda. No i naprawdę to mnie tak urzekło. To było tak niesamowite miejsce. Ta świetna atmosfera. Ludzie, którzy także szukają czegoś tak jak ja, mm. szukają nie czegoś, a właściwie Boga, szukają sensu życia, szukają tego, jak to jest naprawdę. Mm. No i postanowiłem, że razem z nimi mogę naprawdę to wszystko znaleźć i zdecydowałem się zostać. No i przez te 9 miesięcy naprawdę <grym> poznałem Boga bliżej, poznałem Kościół, nauczyłem się Жизнь молитв.